Hej, witajcie, z tej strony Kinto. Dzisiaj sobie powiemy, jak uzyskać efekt komiksu, szkicu w Sony Vegasie. Jest to prosty efekt, a można fajnie z nim rzeczy zrobić. Oczywiście pamiętajcie, aby używać efekty w momentach, kiedy są naprawdę przydatne, a nie aby się popisać umiejętnościami, bo nie o to w tym wszystkim chodzi, tylko właśnie chodzi o to, aby wykorzystywać efekty, które są jakoś, mają jakąś podstawę fabularną, czy po prostu podstawę stylu artysty, o jakim robicie, nie wiem, wywiad, po prostu aby wszystko miało po prostu uzasadnienie. O, tak po prostu to myśl. Mamy nasz klip, który dodaliśmy już sobie na oś czasu i po prostu potrzebujemy jego 3 wersje. Górną sobie włączymy, bo górna jest dodatkiem, taką ciekawostką ode mnie. Dajemy sobie HSL Adjust, wybieramy sobie Desaturate, dajemy sobie na drugi klip i Desaturate na trzeci klip. Wpisujemy sobie Invert. Invert, status inwersji dajemy sobie na drugi klip. I dajemy sobie na drugi klip F Dodge. Co nam się zrobiło? Zrobił nam się taki biała plama, może miejscami jest tylko szara. Ale ogólnie biała plama, bo kolory zostały nałożone na siebie i adekwatnie po prostu mamy czystą biel, ale no nie w każdym momencie, bo widocznie Vegas nie może całkowicie invert zrobić, ma jakiś problem. Ale w HitFilmie, jak widzieliście, wszystko nam bardzo działało. Teraz mamy coś takiego jak blur. W Vegasie jest masa blurów i od was zależy właśnie, jak wasz styl szkicu rysunku wygląda. Ja osobiście uwielbiam Quick Blur w Vegasie, bo daje nam taki efekt. Taki piękny efekt szkicu, taki po prostu mnie najbardziej interesuje i najbardziej jara, bo najbardziej właśnie wygląda jak szkic. Ale możemy też różne, na przykład Gershon sobie dać. Po prostu mamy efekt, coś takiego, który możemy potem edytować na mniejszy, na większy. Mamy po prostu taki efekt też szkicu, taki bardziej po prostu mocniejsze krawędzie. I ja dlatego wolę Quick Blur. Ale oczywiście możecie wykorzystać inne blury. Ja wam nie rozkazuję. Teraz pewnie każdy chce... może nie. No większość pewnie chciała będzie zostać taką czarno-bielą, ale no niektórzy pewnie będą musieli dodać kolorki. Nie mamy opcji, która właśnie dodaje nam tylko kolory tutaj w Vegasie, co bardzo mnie boli, ale możemy to oszukać. Dajmy sobie właśnie tą warstwę z kolor na górę i wybrać sobie opcję Burn. I jak widzimy, krawędzie zostały bardziej twarde, ale nadal są takim szkicem i mamy teraz krawędzie nasze. Tylko no jak widzimy, są strasznie ostre krawędzie, ale możemy je oczywiście zmniejszyć i dostajemy taki brzydki efekt, bo się nie opłaca tego zmniejszać. Możemy z tego też na górę i potem złagodzić trochę blurem. Jak teraz widzicie, złagodzimy po prostu naszą warstwę trochę blurem. I teraz po prostu mamy delikatne kolory zostawione. Widzicie, były delikatnie czerwone, balony delikatnie czerwone. Po prostu dzięki temu efektowi blurowi możemy manipulować ostrością wypalenia. Bo jak widzicie, samo wypalenie jest bardzo ostre, to jest blur. Jest to bardziej łagodne i można fajne rzeczy z tym zrobić. Teraz zobaczcie sobie ludzi, mamy z powrotem kolory. I tak właśnie wygląda efekt szkicu w Sony Vegasie. Dziękuję wam za oglądanie tego poranika. No i montujcie z głową. Trzymajcie się. Do jutra.